ogóle nie wiem, jak to użyć pierwszy raz. Zasada działania parkometrów ustawionych w Krośnie jest prosta. Po zaparkowaniu samochodu na parkingu należy podejść do danego parkometru, wybrać odpowiednią ilość monet, które będą potrzebne na ilość godzin. Po wrzuceniu jednej złotówki, to jest druga strefa, po naciśnięciu przycisku akceptuję, mam już bilecik, który wkłada się w miejsce widoczne w samochodzie przy szybie przedniej. Większych problemów chyba nie powinno być, nie wiem, spróbujemy w każdym razie, no. Coś się pojawiło. Akceptuj. Czyli co, prosta operacja? Coś tam mamy, tak, za złote. A wie pan, co należy zrobić tak dalej z tym biletem? Nie, wydaje mi się, że trzeba włożyć za szybę, prawda? Myślałem o godzinie, no wrzuciłem 2 zł, nie przyglądałem się dokładnie, co to trzeba jeszcze poprzyciskać, ale mam więcej czasu w sumie, godzinę 50 minut. Nie? Jeżeli zamierza się stać 3 godziny, to po wrzuceniu 3 zł 60 groszy parkomet wydrukuje na 3 godziny. Strefa druga to jest, są wszystkie parkingi wokół zespołu staromiejskiego. Strefa pierwsza to jest starówka i parkometry ustawione w starówce. W strefie drugiej opłaty są o połowę niższe od strefy pierwszej, bo za jedną godzinę wystarczy złotówka, a w strefie pierwszej jest potrzebne 2 zł na pierwszą godzinę do wrzucenia. W Krośnie jest ustawione 15 parkometrów, do których trzeba wrzucać monety. Jest jeszcze oprócz tych 15 parkometrów jeden parkometr ustawiony przy ulicy Legionów, przy bazarze, w którym wystarczy nacisnąć guziczek, gdzie jest napis bilet, i parkometr wydrukuje bilecik bez wrzucania pieniążków. Opłatę pobiera parkingowy na końcu parkingu. Parkometry zostały zakupione w takim celu, że kierowcy parkujący tłumaczyli się ciągle, że nie ma parkingowego. Zawsze było w obowiązku parkującego zaopatrzyć się w bilecik, a nie w obowiązku parkingowego gonić kierowcę. A w tej chwili no, nie będzie tłumaczenia, że nie było parkingowego, są parkometry ustawione. Lepszy parkingowy. A dlaczego? Trzeba z nim pogadać. Aha. A trudne jest korzystanie z parkometru? No, chyba nie. Już gotowe. Dziękuję. Parkomet jest w trzech wersjach językowych. No a co należy zrobić? Jest wypisane na tablicy pod wrzutem monet. Jeżeli klient wrzuci i rozmyśli się, chce, żeby mu tą złotówkę czy daną monetę wróciło, jeżeli naciśnie anuluj, moneta na zwrót monet wyleci z powrotem. Teraz chyba trzeba dać akceptację. Dziękuję za podpowiedź.